spierdala. Sytuacja, przeleciał przez bandę Jakub Stawiarski. Miejmy nadzieję, że samochodowi nic się nie stało, chociaż ciągną jeszcze dwie bandy. Na szczęście nie były to bandy betonowe, bo z samochodu pewnie niewiele by już zostało. Także pewnie inna sprawa, że zawodnikom nic się nie stało, ale oklaski proszę Państwa, bo na pewno tego potrzebują zawodnicy. To nie była jazda pod publikę.